Nie ma to jak urwać się z roboty na pomościk. Prosto przed domkiem. Dobra, Kwiatku. Jakby coś się działo, to będą mnie wywoływać na krótkopalubie. A jak się nic nie będzie działo, to wzdręgi i okonki na spinning. Cyk. Tanta z odgryzionym ogonem, która zapewniła mi lina 43 cm ostatnio. Siedzi w pierwszym rzucie, coś niedużego. Hak mam bezzadzierowy, więc te wszystkie ryby bardzo łatwo spadają. To będzie płoć. Fajna. Podoba mi się ta płoć. Siedzi. Okoń. Oh yes. Spadł. No to baj. Duża sekwencja wychodzenia. Pamiętasz? Oj, piękna. Ogromny. Leci salto. Jest wzdręga. Mhm. Ooh yeah. Ooh yeah. Ławiczka, wzdręg. Pisałem rzecz. Trzeba dać im połknąć. Nie można prowadzić za szybko. A wtedy normalnie dzieją się takie rzeczy. Że co rzut, to wzdręga. Haczyk bezzadzierowy to bardzo zajebista sprawa. Oj, przepraszam cię za uderzenie w pomost. Bo te ryby fakt, że nieraz same spadają z haczyka. Ale też jednocześnie łatwo je można sobie fajnie odczepić. Nie cierpią biedaczki przez ten haczyk. O, bardzo szybkie okonie. 10 razy szybsze od tych wzdręg. Startują konkurencja pokarmowa. Myślę, że mają, a te wzdręgi to leniuch. Czekam, aż jakaś największa się skusi. Siedzi. Nie jest największa, jest raczej mniejsza. Ale jest spoko. A nie, okoń. Oj, jak na rozmiar, jaki do tej pory tutaj spotykałem. To trochę ładniejsze. No i połknęła. Fajna. Klasyczek. Większa.
Dziewczyny! Oj, nikt nie zobaczy szczupaka. No i to takim fartem, bo on ma ostre zęby, nie mamy przyponu dobrego, a on zapał się tak tutaj za zewnątrz. Cześć malutki, cześć. To jest król wód, słuchajcie. No, król Mazur. Król Mazur, leci z powrotem. Ale wystrzelił tutaj, wyszedł z tych krzaków normalnie. Miejscówka numer 2. Siedzi, to będzie wzdęk. Oh yes. Mm-hmm. Na białe kopytko. O ty kurde, piła mi się krzaka. No to trzeba odpuścić. Jesteśmy w pięknej zatoce. W idealnej nadzorze. O kurde, to jest ryba. To jest ryba. Co to jest? Co to jest? Co jest, kurna? Ciągnie mnie. Ja pindole. Mam nadzieję, że to nie szczupak. I mam nadzieję, że jej nie stracę. Ale jest ogromna. No nie. Poszło. Szczupak. Obcinka. Ach, wielki był. Dobra. Spływamy stąd. O kurde, słuchajcie, mam ładniejszą rybę w dosyć nietypowym miejscu, bo muszę ją przyciągnąć przez masę trzciny, ale jest fajna, nie wiem czym jest, przykręcę jej hamulec, to jest płoć, to jest płoć. Co to jest za płoć piękna? Ja cię kręcę, jaka płocięda. Proszę bardzo, jaki spinning? Ach, ale jestem w śluzie. Nie jest to moje nowe PB, ale jest to 28 cm. 28 cm płoci, ale czad. To była bardzo dobra ryba. Pobrała sobie na czerwonego mini twisterka, którego mu dosłownie 10 sekund wcześniej zastanawiałem się, czy nie obciąć ogonka. Myślałem, że bez ogonka może będzie wabił białoryb lepiej. Ta płoć uświadomiła mi, że ogonek w twisterku jest spoko i nie służy do wabienia okoni, ale i do wabienia płoci. Także obracam się po cichaczu. Chowam się w trzcinkach, tak jak robiłem to, gdy zaciąłem płoć i rzucam w podobne miejsce. O, o. To jest chyba coś fajnego.
czuję masę. Czuję, jak próbuje mi wejść w krzaki. No, to jest coś fajnego. Oby nie szczupak. Oby nie szczupak. To jest kolejna wielka płoć. Kolejna wielka płoć, słuchajcie. Ale idzie. Mamy to. Kolejna. Jaka piękna. Od razu się wyhaczyła, od razu leci do wody. Siedzi. Jest kolejna ogromna płoć. Na 100%. Ja już czuję tą walkę. Och, jak chodzi, jak pięknie chodzi, jak pięknie bije. Ta nie wiem, czy nie będzie największa. Ale daje mi tutaj, ale mi tu daje. Ale trafiłem, ja pierdziele. Idzie mi tu w krzaki. I to dosyć konkretnie. Ja pana słyszę. Proszę mnie wyciszyć. No ta... To jest chyba jeszcze większa niż ta pierwsza. Przymiarka do wędki. Spoko. Leci w wodę. Co mogę powiedzieć? Bardzo delikatne ruchy przynętą. Chyba z kolejną już może być lipa. Minęło trochę czasu. Zaparkował sobie jacht. Ja trochę napłynąłem na to miejsce, w którym brały, ale nie. Siedzi piękna ryba. Czuję jej masę. Czuję, jak idzie. Czuję, że jest wielka. Czuję, że wlazła w krzaka. Ale mamy przypał. Jedną ręką będę operował wiosłem, a drugą ręką będę operował rybą. Jakoś dziwnie szła. Trochę tak, jakby się za bok zapięła. Ryby brak, ale przynęta jest. Spryciara. No słuchajcie, trzy przepiękne płocie, 28 cm mierzona. Kolejna mniejsza, kolejna albo 28, albo większa, ciężko mi to ocenić. Ale słuchajcie, wspaniale. Wspaniały wieczór. Zaraz się będę pewnie zawijał z powrotem na brzeg, ale nie oznacza to końca tego odcinka. Zostańcie z nami, albowiem przed nami jeszcze co najmniej 4 dni łowienia. Także widzimy się nad wodą. Nie do wiary. Wszystkie jachty odpłynęły. Kolejne molo do obłowienia. Wczoraj tam wielkie płocie. Tam do tej pory było. A teraz tutaj. Zobaczymy, co się będzie działo. Rybę? Widzisz, jakie ma kolce? Widzisz, co za ryba? Oko. No co ty, żyje. A mogę ją pożywić orbitem? Orbitem? Ona chyba nie zje orbita. Ona lubi robić salto. Ale uciekła. To ja w ogóle, że ja dopiero wpadłem na to, że można gumę do rzucia zawinąć na haczyk. To niech pan mi kupi za ten patent Magnuma. To jest challenge. Ryba na orbita. Siedzi. Ładny. Jest okoń na gumę orbit. Słuchajcie. No. Mówiłem, że nie zmieniamy. Że to wcale nie jest zła przynęta. Pan jeszcze nie złapie. No i pan wyciąga jego. Czekaj, on jest silny.
to się nie daje tak łatwo. Siema morto! Ale mogę, jest wielki. No pewnie. Siema morto. Ale w sensie wyrzucić. Mój piesek. No pewnie. To jest właśnie okoń złowiony na gumę Orbi. Dobra, mogę ja teraz? Nie, ale na Orbita. Na Orbita. Dobra, pamiętasz jak się rzuca? To uważaj na kolegów, żeby nie rzucić wędką. Koledzy, odsuńcie się. Idzie w naszą stronę. To nie jest okoń właśnie. To jest najciekawsza sprawa. To jest wielka płoć. Ale jest piękna. Słuchajcie, to jest prawdziwie ogromny okaz. Mogę ją złapać? Dobra, ja ją wypuszczam. Nikt jej nie wypuszcza, ja ją wypuszczam. To moja ryba. Co ty sobie myślisz? Co? Wszystko byście mi zabrali. Wszystko byście mi zabrali. Takiego małego, takiego dużego. Ogon ośmiornicy. Okoń. Poleciał w wodę. Pan okoń skusił się na raka. Raków w tym jeziorze naprawdę sporo. Z tego co widziałem po jakichś tam szczątkach. A? No taki już naprawdę przyjemny, ale większego niż taki to jeszcze tutaj nie widziałem. Cyk, wesełko. Kiepsko się zapowiada ten wieczór, słuchajcie. Pierwsze branie od godziny, a jestem w miejscu, gdzie wcześniej była cała masa ryb. Wcześniej byłem w jeszcze innym miejscu, po drugiej stronie portu, z którego wypływam, ale postanowiłem wrócić w bardziej sprawdzone mety, ponieważ tam ani się nic nie działo, ani ryby nie było widać. A woda jest przejrzysta, wokół kajaka powinno coś pływać. Natomiast ani tam, ani tu nie pływa. A dosłownie parę godzin wcześniej, jak świeciło słoneczko, pływa tutaj naprawdę masa drobnicy. Mnóstwo. Teraz na wieczór natomiast absolutna cisza. Nie widać sławów, żadnej aktywności, ryb przepływających pod łodzią. Chociażby za jakiś czas rzuci się jakaś mikrouklejka, ale to zdecydowanie nie jest to. Nie wiem, czy dzisiaj coś wydłubiemy. Mam nadzieję, że tak. Ile czasu nam to zajmie, zobaczymy. Nie mamy go nieograniczoną ilość. Mamy raczej ograniczoną, ale może się odpalą za paręnaście minut albo parę dziesiąt. Widzimy się przy rybie. Siedzi ryba, słuchajcie, w totalnie nowym miejscu. Zrobiła konkretny odjazd. Zaplątała mi się w grążela i jest to okoń. Jesteśmy w totalnie nowym miejscu, głębsze i okoniowe, ponieważ siedzi kolejny, który właśnie zdał sobie sprawę, że jest na wędce. Może tutaj będzie siedział jakiś większy okoń, ale na razie trzy rzuty, trzy mizerne garbuski. No, w każdym rzucie jest ryba. Także nie są to duże ryby, ale chociaż są. Ciach i po kolejnego. Może zaraz założymy coś bardziej selektywnego.
rzucałbym na to. Czyżby ten był ładny? Nie, tylko mi się wydaje. Chociaż, no nie, no jest ładny, no. Ma, słuchajcie, paski. Ma grzbiecik. Ma wolno. Naszą selekcją zostaje taki oto robal. Wszystkim bardzo dobrze znany. W fajnym rozmiarze 5 cm. Próbujemy capnąć na to coś nieco większego. Od razu ryba. By tylko wpadł. Chyba będzie największy ze wszystkich i chyba będzie nie za twarz. Chociaż nie wiem. Nie, za japę. Za japę i to piękna wzręga. Naprawdę piękna wzręga. Bardzo fajny ryb. Bardzo fajnie zażar, tylko wpadło do wody. Leci, słuchajcie. O, i oko. I spadł. I dobrze, nie chcę go dotykać. Dzięki wielkie, że byliście ze mną, słuchajcie. Jak zawsze, moi kochani widzowie. Kurczę, słuchajcie, wspaniały wypad. 4 płocie. 5, która spadła. 1 na obrotówkę. 3 na małego czerwonego twisterka. To zrobiło najlepszą robotę. Do tego piękne wzręgi. Dzisiejsza zdecydowanie najfajniejsza. Także kończymy film fajną rybą oraz milionem okonków, które brały co chwila. A tymczasem trzymajcie się. Po łamaniu nad wodą. Elo. No i na koniec mamy jeszcze taką wzręgę. Do kanapy, czy ktoś podejdzie. No. Leć wzdręgo, to zobacz.